przy ulicy Łokietka w Rybniku znaleziono zwłoki nastolatki. Według nieoficjalnych informacji do zabójstwa dziewczyny doszło w nocy z piątku na sobotę. Policja nie potwierdza na razie takich informacji, potwierdzając jedynie fakt odnalezienia zwłok. Jednak prowadzone są czynności sprawdzające wydarzenia z minionej nocy. Wiadomo, że ciało znaleziono w okolicy garaży. Nieumundurowani funkcjonariusze odwiedzali dziś mieszkańców pobliskich domów, szukając świadków. Ulicę regularnie patroluje radiowóz.